Wznawiam obrady. Bardzo proszę senatorów sekretarza o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 63Z. Bardzo proszę sprawozdawcę pana senatora Jana Szaryna o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie marszałku, panie i panowie senatorowie, połączone komisje nauki, edukacji i sportu oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej zebrały się na posiedzeniu dzisiaj w nocy, o ile pamiętam, około drugiej w nocy, i podczas tegoż posiedzenia w obecności również z jednej strony pani legislator, z drugiej strony przedstawicieli rządu z panią minister Wargocką na czele, przystąpiliśmy do obrad, a konkretnie do głosowania. Głosowanie odbyło się w pewnym porządku, to znaczy najpierw głosowaliśmy wniosek o odrzucenie ustawy, następnie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, a dopiero w następnej kolejności, gdyby nie było rozstrzygnięcia w jednym z tych dwóch głosowań, mieliśmy głosować nad wnioskami o wprowadzenie konkretnych poprawek do ustawy. I w tej kolejności głosowanie. Pierwsze, wniosek o odrzucenie ustawy, 6 głosów za, 13 przeciw, i wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Pewnie nikogo nie zadziwię w odwrotnej liczbie, to znaczy 13 za i 6 przeciw. W związku z tym, że ustawa bez poprawek została przyjęta, nie przeszliśmy do punktu trzeciego i w związku z tym już nie głosowaliśmy wprowadzenia poprawek do ustawy. Na tym spotkanie się zakończyło. Podziękowaliśmy sobie wzajemnie i poszliśmy spać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Teraz bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość połączonych komisji. Ja tylko przypominam argumentację, którą przedstawiałem poprzednio jako przedstawiciel mniejszości, a więc wszystkie zagrożenia związane z organizacją systemu. Taką burzę. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos? Wnioski w trakcie dyskusji złoży pan senator Piotr Wach, senator Piotr Więtarski, senator Przemysław Termiński, senator Robert Dowhan, senator Andrzej Misiołek, senator Barbara Zdrojewska, senator Zbigniew Cichoń, senator Jan Rurewski, senator... Ach, zobaczymy Barbarę Zdrojewską. Pan senator Jerzy Chcisła. To jest... Ponadto stwierdzam... Archiwum Senatu. Pan senator Andrzej Pająk i pan senator... Sylwestrowe wydanie. Chcą zabrać głos. Czy panowie senatorowie chcą zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności jak zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie w wypadku odrzucenia tego wniosku nad wnioskiem o przyjęcie ustawy. 11 stycznia? Głosowanie nad przedstawionymi żadnego archiwum więcej na stronach Senatu nie znajdziemy. To jest ostatnie nagranie sesji sylwestrowej. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości komisji. Czyli od 11 dni Senat. Ustawy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 81 senatorów, 21 osób głosowało za, przeciwnego zdania było 59 senatorów, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 81 senatorów, za było 59, 21 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad, ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która stosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 62Z. Bardzo proszę sprawozdawcę senatora Grzegorza Biereckiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, komisja rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty i rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie wniosków zawartych w punkcie drugim pod punkt 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 26. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Wnioski w trakcie dyskusji złożyli pan senator Kazimierz Klejna, pan senator Grzegorz Bierecki, pan senator Krzysztof Plus, pan senator Tadeusz Romańczuk i pan senator Przemysław Termiński. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie w wypadku odrzucenia tego wnioska nad przedstawionymi poprawkami. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie ustawy bez poprawek. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 82 senatorów, jedna osoba była za, 78 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że przechodzimy do poprawek i przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami. Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami. Poprawka numer 1. Koryguje odesłanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 82 senatorów, za było 81, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka numer 1 została przyjęta. Poprawka numer 2 wyłącza z zakresu podmiotowego ustawy instytucje pożyczkowe, których zakresem działalności jest działalność leasingowa i wystawianie kart kredytowych. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 82 senatorów, za było 24, 57 przeciw, wstrzymała się jedna osoba. Poprawka numer 2 została odrzucona. Poprawka numer 3 zakłada, że do ustalenia podstawy opodatkowania przyjmuje się zamiast zestawienia obrotów i sald sumę wartości aktywów bilansowych. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 82 senatorów, za było 23, przeciw 58, jedna osoba się wstrzymała od głosu. Poprawka numer 3 została odrzucona. Poprawka numer 4 wyraźnie przesądza, że przyjęte w przepisach wartości są wartościami obiektywnymi oraz ujednolica te przepisy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyniku. Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za, poprawka numer 4 została przyjęta. Poprawka numer 5 obejmuje zakłady ubezpieczeń i reasekuracji regulacją dotyczącą grup kapitałowych na wzór analogicznego rozwiązania zastosowanego dla instytucji pożyczkowych. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za, poprawka została przyjęta. Poprawka numer 6 koryguje błędne odesłanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za, poprawka została przyjęta. Poprawka numer 7 wykreśla zbędne zastrzeżenia
Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyniku. Głosowało 82 senatorów. Wszyscy byli za. Poprawka numer 8 skreśla przepis stanowiący o odrębnych zasadach pomniejszania podstawy opodatkowania o fundusze własne banków spółdzielczych. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyniku. Głosowało 82 senatorów. Wszyscy byli za. Poprawka została przyjęta. 10. Tak. Teraz poprawka numer 10 zakłada, że bank zrzeszający będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania o wartość środków zgromadzonych na rachunkach zrzeszonych banków spółdzielczych, jedynie jeśli środki te były uprzednio opodatkowane w banku spółdzielczym. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. Poprawka numer 10 została przyjęta. Poprawka numer 11. Zwiększa możliwość obniżenia podstawy opodatkowania nie o połowę, a o całość aktywów nabytych przez podatnika od Narodowego Banku Polskiego i stanowiących zabezpieczenie kredytu refinansowego przez ten bank. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. Poprawka numer 11 została przyjęta. Poprawka numer 12. To fioletowe to jest PiS, a to jest interpretacja pojęcia instytucji kredytowej. Platforma. Zostawia samo odesłanie w a to są wyniki, proszę Państwa, w Senacie 25 października. Kredytu refinansowego bez wskazywania na warunki udzielenia tego kredytu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tak, oni tutaj siedzą. Proszę o podanie wyniku. Głosowało się w 2006 roku. Poprawka numer 12 została przyjęta. Poprawka numer 13 i PSL, jedno miejsce. Będą głosowane łącznie. Przewiduję, że od 1 stycznia 2017 roku Obremski z Wrocław Północ, Grzegorz Pierecki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się Marek wstrzyma? Borowski. Bardzo proszę o podanie wyniku. Głosowało 81 senatorów. Lidia Staroń. Przeciw 57. Tu są anonimowi platformersi. Wśród nich Barbara Zdrojewska z Wrocław Południe. 34. A tu? 61 PiS. Też anonimowo. Kto jest za? Kto jest przeciw? Na tej grafice. Bardzo proszę o podanie wyniku. Głosowało 82 senatorów, za było 23, przeciw 57, dwie osoby wstrzymały głosy. Poprawka jest ich 100. Numer 14 została odrzucona. Poprawka numer 15. W Sylwestra możliwość obniżenia podstawy opodatkowania pracy banku krajowego o wartość aktywów oddziału tego banku ich utworzonego za granicą. Kto jest za? Kto się wstrzymał? 81. Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Dobrze to widzimy. Głosowało 82 senatorów, za było 23, przeciw 57, 2 osoby. O, doszedł jeden, 82. 15 została 82 osoby. Poprawka numer 16. Przewiduje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania banku hipotecznego o wartość aktywów w postaci wyemitowanych listów zastawnych. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyniku. Głosowało 82 senatorów, za było 23, przeciw 57, dwie osoby się wstrzymały od głosu. Poprawka numer 16 została odrzucona. Poprawka numer 17 zakłada możliwość obniżenia podstawy opodatkowania firm ubezpieczeniowych o wartość środków własnych. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyniku. Głosowało 82 senatorów, za było 23, przeciw 57, dwie osoby się wstrzymały. Poprawka numer 17 została odrzucona. Poprawka numer 18 zakłada, że co do zasady dniem przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złoty jest dzień, na który ustalana jest podstawa opodatkowania. Czyli teraz tutaj Państwo macie. Bardzo proszę o podanie wyniku. Podobną sytuację jak przez dwie kadencje Platformy. Matematycznie przelicza się te głosy. Odrzucona. Poprawka numer 19. Ale może spójrzmy na listę imienną senatorów. Powiększymy to.
Królewska TV stara się, żeby... Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 82... Rafał Ślusarz, Strzydnicy. Krzysztof Mróz, Strzydnicy. Dorota Czudowska, Wiesław Kilian, Wałbrzych. I Wałbrzych, Aleksander Szwed. Wrocław. Jarosław Duda, to infamis jest. Barbara Zdrojewska, Jarosław Obremski. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? JOW. Bardzo proszę o podanie wyniku. 9 to nagle jest Bydgoszcz. Andrzej Kobiak, Królewski, Toruń. Termiński, Miotuszewski, Łyczak i tak dalej. Lublin jest 14, 15, 16. Numer okręgu wyborczego JOW. Chełm, Zielona Góra, 3 JOWy. 2 JOWy są w Łodzi. Sieradz 25 i 26 i 27. Piotrków Trybunalski 28-29. Kraków 4 JOWy 30-31-32-33. Tarnów 2 JOWy, Nowy Sąd 2 JOWy, Płock 2 JOWy. Warszawa ma... Ile Warszawa ma? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery JOWy. Czyli to jest tyle samo, ile Kraków. Sielce. Poprawka numer 25. Ujednolica przepis. Dwa, trzy JOWy. Sielce ma aż trzy JOWy. Radom 2. Opole 3 JOWy. Rzeszów 3 JOWy. Krosno 2. Białystok 3. Gdynia. Niesamowite, proszę Państwa. Gdynia. Miasto Gdynia ma 3 JOWy. Oczywiście Żyd, Borusewicz, Rybicki, Bonkowski, PiS i dwóch platformersów. Rybicki. Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości. Tak, oni tu głosują. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Dalej. Gdańsk 2 JOWy, Częstochowa 2 JOWy. Gliwice 2 JOWy. No czy to możliwe, że Gliwice ma 2 JOWy? 70-71. Rybnik 2. Katowice zaledwie 2 JOWy. PiS, Platforma. Przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego dalej i Administracji Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków. Jaskoba Biała ma 2 JOWy, Kielce 3 JOWy. Bardzo proszę sprawozdawcę senatora Przemysława Termińskiego o przedstawienie sprawozdania. Rusiecki PiS, Słoń PiS, Wcisła Jerzy. Nie, to już jest. Elbląg. Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, Komisja na posiedzeniu w dniu 3 roku Kielce rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 30 nad ustawą o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące wnioski. Komisja nie Poznań ma zaledwie 2 JOWy. To ciekawe. Kraków ma 4, a Poznań ma tylko 2. Konin ma 2. Wnioski zgłaszali pani senator Jadwiga Rotnicka, pan senator Andrzej Szczecin ma 2. Jan Rulewski. Kalisz 2. Zostawimy na razie tą tabelę i 100, numer 100 ma Koszalin. 2 JOWy. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Pan nie był wymieniony. A nie, był. Dwie platformy. Przepraszam. Sztark. Przepraszam. Mógł pan zabrać głos, panie senatorze. Tak. Przystępujemy do głosowania. Zostawimy na razie tę tabelę, bo
ze strony Państwowej Komisji Wyborczej, która, przypomnę, zarabia 2 miliony rocznie, 9 sędziów zawodowych w Państwowej Komisji Wyborczej, właściwie zbrodniarzy sądowych, z hermelińskim Żydem na czele, 2 miliony rocznie, tylko za zasiadanie w Państwowej Komisji Wyborczej. I jeżeli nie będzie wyborów, a nie będzie prawdopodobnie, jakieś tam dodatkowe, ale w małych okręgach. Oni i tak 20 tysięcy, każdy z nich miesięcznie zarabiają za samo zasiadanie w Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę o podanie wyników. Głosowało 80 senatorów, za było 58, przeciw 21. O, 80, czyli dwóch wyszło. Z wyników głosowania bardzo proszę o powstrzymanie się od komentowania wyników głosowania. Ja widzę kto, ja słyszę. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Mniejszość komisji wnosiła odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawki do ustawy, druk senacki nr 66a. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie w wypadku odrzucenia tego wniosku nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie nad przedstawianą poprawką zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone poprzednie wnioski. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o odrzucenie ustawy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzyma? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 82 senatorów, za było 23, przeciw 57. Nagle doszło dwóch. Wstrzymały od głosu. Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawy. Kto jest za? Państwo rozumiecie, jak to się tutaj robi. Po prostu. Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 82 senatorów, za było 57. Kogo tutaj Państwo znacie z pacjentem? Znacie jakąś osobę w ogóle? Może swojego senatora? Ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Minuta przerwy technicznej.